Panie prezesie, proszę przybliżyć telewidzom, na czym polega dzisiejsza impreza. Dzisiejsza impreza to kolejne zawody sportowo-pożarnicze wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Choszczno. Są to eliminacje do kolejnych zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Po raz kolejny, to bodajże trzeci, kiedy postanowiliśmy, żeby te zawody odbywały się w Chosznie. Jak widać, mieszkańcy Choszna przychodzą, interesują się. Chcieliśmy w ten sposób przybliżyć działalność ochotniczych straży pożarnych mieszkańcom i pokazać, jak ważną funkcję pełnią w systemie ratowniczo-gaśniczym w gminie Choszczno. Kierownik zawodów, druh Andrzej Kalisiak, wprowadza drużyny na płytę boiska do rozpoczęcia gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Patrząc z boku, to wygląda, jakby to były przynajmniej powiatowe. Tyle jednostek jest u nas? Tak, to jest nasza chluba, jeżeli chodzi o gminę Choszczno, że tyle jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu funkcjonuje czynnie. Trzy jednostki są w tak zwanym ratowniczym systemie, krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i to są wtedy jednostki, które mają tą najwyższą sprawność bojową, które są dysponowane przez Państwową Straż Pożarną do zdarzeń, które mają miejsce na terenie gminy, ale i nie tylko Choszczno. Za chwilę kierownik zawodów, druh Andrzej Kalisiak, złoży meldunek panu burmistrzowi Choszczna Robertowi Adamczykowi. Panie burmistrzu, kierownik zawodów Andrzej Kalisiak będzie zespołem OSP gminy Choszczno na zawodach gminnych Choszczno. Dziękuję, proszę kontynuować. Baczność! Spocznij! Teraz nastąpi odegranie hymnu Związku OSP RP. Baczność! Witam druhny i druhów z jednostek gminy Choszczno. Wszystkim druhnom i druhom życzę udanych zawodów i osiągnięcia tych wyników, na które zapracowaliście sobie przez ten ostatni czas treningów i myślę, że wygrają najlepsi. Cieszę się, że mogę z wami tutaj być na tych zawodach gminy Choszczno. Jest to największa gmina powiatu choszczeńskiego. Cieszy widok, że jest wśród was bardzo dużo młodzieży, który jest narybkiem dla ochotniczych straż pożarnych dorosłych, seniorów. Również jest tutaj dość sporo. Jest kilka drużyn dziewczęcych i życzę wam wszystkiego dobrego w tych zawodach, żeby się wszystko wam tutaj powiodło i niech wygrają najlepsi. Szanowni panie prezesi, zaproszeni goście, druhny i druhowie. W tym pięknym dzisiejszym dniu witam was serdecznie po raz kolejny w Chosznie. Mam nadzieję, że te zawody będą dla was udane i bezkontuzyjne. Szanowni panie, szanowni panowie, gminne zawody sportowo-pożarnicze uważam za otwarte. Dziękujemy panu burmistrzowi. W tej chwili nastąpi wręczenie medali pożarniczych. Odznaki związkowe.
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Chocznie z dnia 8 maja 2014 roku odznaką strażak wzorowy odznaczeni zostali: Kolański Karol, Filocha Dawid, Rataj Małgorzata, Michał Worach. Proszę odznaczone druhny i druhów o wystąpienie, a prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych drucha Eugeniusza Nykla proszę o wręczenie odznak. Dziękuję, wstał. Uchwałą Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chocznie z dnia 31 marca 2014 roku odznaką za wysługę lat nadano niżej wymienionym druhom i druhnom. Za 30 lat wysługi Worach Bogdan, Łykus Krzysztof, Nowicki Jerzy, Kowalski Jan. Druhów wyczytanych proszę o wystąpienie, a prezesa Zarządu Działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej drucha Adama Andrzejaszkiewicza oraz burmistrza Chocznia pana Roberta Adamczyka proszę o wręczenie odznak. Dziękuję, wstąp. Za 20 lat wysługi Doncer Mariusz, Kondracik Damian, Przyborek Czesław i Jażdżyk Wiesław. Proszę druhów o wystąpienie, a również prezesa oddziału gminnego, drucha Adama Andrzejaszkiewicza oraz burmistrza Chocznia Roberta Adamczyka i prezesa zarządu powiatowego Eugeniusza Nykla o wręczenie odznak. Dziękuję, wstąp. Uchwałą Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Chocznie odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wyróżnieni zostali druhny i druhowie z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Worach Klaudia, Rataj Remigiusz i Graczyk Ernest. Proszę o wystąpienie, a prezesa Zarządu Oddziału Gminnego, Zarządu Oddziału Powiatowego oraz burmistrza o wręczenie odznak. W tej chwili przechodzimy do realizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. To, co dzisiaj młodzi, najmłodsi zaprezentowali, to wskazuje na to, że co, dobrze przepracowali rok? No jak obserwuję, to dopiero początek zawodów, ale widać, że determinacja drużyn występujących na dzisiejszych zawodach jest bardzo wysoka. Wiem, że bardzo mocno przygotowywali się do tych zawodów. No, myślę, że wyniki będą na pewno nie gorsze niż w zeszłym roku. A jakie one były? No, możemy się pochwalić na przykład wynikami, które uzyskały jednostka z Kołek, która wzięła udział w ogólnopolskich zawodach w Szczawnicy i zajęli tam czołowe miejsca. Niewiele brakowało do tego, aby zabrali praktycznie wszystkie nagrody, które tam były do zdobycia. Jesteśmy z nich dumni. A na zawodach powiatowych i wojewódzkich też istniejemy? Istniejemy, natomiast tam jest bardzo silna konkurencja. No, tegoroczne zawody wojewódzkie odbyły się w Kaliszu Pomorskim. Tam nasze jednostki, które reprezentowały, to były Kołki i Zwierzyń. No, nie udało się w tym roku, niewiele brakło do tak zwanego pudła. Panie miały pecha po prostu akurat w momencie, kiedy w jednej z konkurencji uruchamiały całą linię. Wąż wyskoczył z tego basenu, który zaciąga wodę. No i tutaj straciły parę sekund, no i to spowodowało niestety, że na to przysłowiowe pudło się nie dostały. Dzisiejsze jednostki walczą tylko o prestiż, czy jeszcze jakieś konkretne nagrody? To jest prestiż, ale też możliwość reprezentowania gminy na, tak jak mówiłem, na kolejnych zawodach, na kolejnych szczeblach i powiatowych, i być może wojewódzkich. Kiedy będą zawody udane, te dzisiejsze, jak co się stanie?
Przede wszystkim, jeżeli obędzie się bez kontuzji, czego wszystkim naszym druhom życzymy oczywiście. Pogoda, jak widać, dopisuje, więc liczę na to, że po pierwsze wyniki będą bardzo dobre. Natomiast, tak jak mówiłem na rozpoczęciu, niech wygrają najlepsi. Niech wygrają najlepsi, dziękuję. Szanowni Państwo, przed chwilą prezes gminy OSP powiedział, że największym sukcesem minionego roku było zdobycie pierwszego miejsca w Szewnicy na ogólnokrajowych zawodach strażackich. Mamy tutaj drużynę, właśnie nasze bohaterki z Kołek. Z tego co wiem, to dowódcą tej drużyny była inna pani, a dzisiaj nią jest... Baranowska Agnieszka. Co to był za sukces? Zdobyliśmy pierwsze miejsce na olimpiadzie pożarniczej w Szczewnic. Było dużo. Nie byłyśmy przygotowane w każdym razie na te zawody, bo to nie były takie zawody, jak mamy dzisiaj tutaj. Wszystko, co tam spotkałyśmy, to było nowe w sumie. Nie miałyśmy takich zadań właśnie, nie pokonywałyśmy żadnych takich płotków i tak dalej, tylko na przykład ciągnęłyśmy samochód. Tak, dokładnie, byliśmy jak strumieni. Opony musieliśmy przerzucić, wodę tam było chyba 0,2, musiałyśmy przenieść. Były opony, które musiałyśmy pokonać. Pani Wiesia wskoczyła. Osoba poszkodowana była. Poszkodowana to była pani Wiesia, która wpłynęła nam na te ślizgiem na metę. Złoto. Nie ma, ale musicie się pochwalić, że jesteście też dwukrotnymi mistrzyniami gminy, powiatu, tak? Nie pomyliłem się? Tak, tak. Powiatu raz. Dwa razy wygrałyśmy na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych i mamy nadzieję, że dzisiaj też wygra najlepszy. Jak się przygotowywałyście do dzisiejszych zawodów? No, przygotowywałyśmy się już od miesiąca czasu, tak? Bo miałyśmy zawody wojewódzkie w Kaliszu Pomorskim. Tam nas trochę pech dosięgnął. Tak to byśmy wygrały, tak? Ale i tak jesteśmy najlepsze dla naszych chłopców i dla nas. Tak. Zostali z tego co wiem, to ten rok jest dla Was wyjątkowy, bo 65-lecie i to nie tylko 65-lecie, ale będziecie mieli też nową remizę, tak? Tak, nową już się buduje, już stoi, okna, wszystko. Kiedy otwarcie? We wrześniu. No, tak, myślimy, że we wrześniu. Chyba od razu tak było mówione, że we wrześniu, więc można przyjechać we wrześniu, obejrzeć. Zapraszamy. No, zapraszamy. Tak. To my też wszystkich zapraszamy. Dziękujemy i gratulujemy.